Paula, powiedz, jak zostać modelką tak, żeby nie trafić do żadnego programu, tylko tak normalnie, wiesz, w sposób naturalny? W naturalny sposób najlepiej po prostu znaleźć odpowiednią agencję modelingową. Takich agencji w Warszawie topowych podejrzewam, że jest 5. Na pewno jest to moja agencja Model Plus, w której byłam przez parę ładnych lat, prawie 10. To łatwo zweryfikować, bo są na pewno w internecie różne opinie o agencjach, czy są wiarygodne, czy niewiarygodne. I takich agencji, które faktycznie dobrze prosperują, które wysyłają dziewczyny na kontrakty zagraniczne, które mają pracę w Polsce, to jest, podejrzewam, że takich top of the top to jest 5 w Polsce i takie trzeba agencje sprawdzić, wysłać do nich zdjęcie, zgłoszenie albo internetowe, albo po prostu udać się pod dany adres agencji, przyjść, powiedzieć: dzień dobry, nazywam się taki i chciałabym zostać modelką. I to już osoby odpowiednie, które się tym zajmują, ocenią, czy nadajemy się na modelkę, czy nie. Są również castingi do różnych konkursów modelingowych, czy to Elite Model Look, czy Look of the Year, tak, Look of the Search, przeróżne i tak naprawdę na różne sposoby. A najłatwiej, najprościej jest wysłać zgłoszenie do agencji modelingowej. Ty jesteś taką modelką w ogóle. Znaczy byłam, to już jest czas przeszły. Byłą, która osiągnęła sam top, sam szczyt. Nie. Nie sądzisz? Nie. Na pewno dzięki konkursowi Miss Polonia jakby osiągnęłam popularność, ale ja raczej byłam modelką komercyjną. Ja bardzo dużo reklam telewizyjnych robiłam, bardzo dużo katalogów. Ja nigdy nie byłam modelką taką stricte wybiegową, światową, tak jak moja przyjaciółka Kamila Szczawińska, czy Ania Rubik, czy Magda Frąckowiak. Raczej byłam taką modelką, która była modelką komercyjną i uśmiechem zdobywała swoje zlecenia, reklamy, kampanie. Raczej nigdy nie należałam do takich patyków. Chociaż nie żałuję tego, bo jakąś miałam inną drogę tak zwanej kariery, ale która mi bardzo odpowiadała.